Nie wiem, czy kiedykolwiek trzymałem w ręku Wiener Zeitung. Zbyt rzadko i krótko bywałem w Wiedniu, co innego Bazylea, tam Basler Zeitung codziennie trafiał do skrzynki pocztowej mojej siostry. I jeszcze chyba trafia. Natomiast w Wiedniu Wiedeńczycy już mogą znaleźć chyba wyłącznie reklamy. Niby nie moja sprawa, a przecież mi żal. Na śmierć Wiener Zeitung. Szelest papieru, farby, zapach, kolumny pełne wiadomości, klimat drukowanego świata właśnie przechodzi do przeszłości. Wygrały obrazkowe newsy. W dwóch słowach skwitowany kryzys. Przekaz, co niesie same plusy. I minus. Brak w nim analizy. Emocje jak kieliszek wódki, tragedia, śmiech, ekstaza, płacz. Cóż, wiadomości, żywot krótki. I tylko coraz dłuższy kac. W koszu historii za laptopem umiera prasa papierowa. Strach myśleć, co nastąpi potem. Czy pójdzie za nią wolność słowa?